Witajcie, mężki, z tej strony Trajan, w pierwszym odcinku z Harzem 4 na atrakcji The Land of the Rising Sun. Jako Japonia, bo to jest mod w głównej mierze wymierzony w po prostu rozwinięcie kontentu dla Japonii. Tak naprawdę w sumie jest dużo takich modów, ale jako że wyszedł ostatnio, to postanowiłem, że zagram w niego, zobaczymy, czy będzie coś ciekawego. Tak na pierwszy rzut oka, tak sobie patrząc, to on nie jest aż tak bardzo rozwinięty. Chyba to byłoby najlepsze powiedzenie, że tak naprawdę mamy po prostu takie trochę dobudowanie do ścieżek, dużo graficznych rzeczy, ale tak to nie jest jakoś aż tak bardzo różniący się od innych. Co najwyżej mamy jakieś bardziej historyczne takie postacie, typu właśnie tutaj mamy na przykład Keisuke Okada. Nie znam gościa. Więc możemy zaczynać. Jeżeli chodzi, bo ta seria to już wychodzi w listopadzie, a jak wiecie, to wychodzi niedługo DLC. Ja już aż tak bardzo nie będę od was brał na razie tych wszystkich propozycji serii, ze względu na to, że no... Będzie coś takiego, że przez dłuższy czas mody, tak duże mody nie będą działały i to też to jest taki w sumie teraz rozszerzenie, które w bardzo poważny sposób właśnie tutaj będzie zmieniało wszystko, więc póki co po prostu nawet się nie szykuję na to, żeby było jakieś możliwość, żebyśmy po prostu nagrywali jakieś mody. Więc na razie będzie przerwa z tymi propozycjami. Zapewne przez pewien czas zagram sobie tymi państwami na DLC. No ale zobaczymy, jak to będzie. Więc jeżeli chodzi o ścieżkę, to pójdę chyba tak normalnie, ponieważ szukałem, czy nie ma czegoś ciekawego tutaj. Ale komunistyczna ścieżka, nie wiem czy... Okej, tak, tutaj mamy rzeczy. Czy komunistyczna ścieżka będzie aż taka ciekawa, bo mamy tutaj po prostu, żebyśmy zjednoczyli Azję jako jedno państwo. Tutaj w sumie tylko jest, czy mamy od razu być, czy nie. A nie, że tutaj w sumie mamy jednoczenie. Ale tak sobie pomyślałem, że może fajniejsze będzie, jeżeli zrobimy to. Bo to po prostu śmiesznie brzmi, żeby to zrobić. Więc tutaj teraz mamy taki mały event. Na samym początku myślałem, że w sumie nie ma znaczenia. No ale później się okazało, że ma znaczenie, ponieważ po prostu jest coś takiego, że to nam zmienia, które wybierzemy, więc nawet nie opłaca się wybierać to. Więc oczywiście idziemy środkową ścieżką, więc no niestety minister umarł. No i dana frakcja udaje się przejąć władzę. Więc tutaj oczywiście mamy, że imperator, cesarz, tak cesarz, bo często mówię imperator, żeby przetłumaczyć. Cesarz przejmuje władzę. I tak, przejmujemy władzę. Więc teraz mamy oczywiście tą śmieszną, dziwną flagę. I mamy Hirohito jako władcę. Oj, nie mamy Hirohito, który ma długą szyję. No ten portret, który mu dali, to dosyć długi szyję. Więc oczywiście teraz mamy tutaj wybór, który... szczerze... nie jest jakiś taki... duży. Możemy pójść w to, co po prostu zostaniemy jako szogunat. Pytanie jest takie, co to nam da? AI Desire Division Factor. Wydaje mi się, że to się przyda, jeżeli byśmy byli AI. A tutaj co tutaj mamy? Civilian Factory. To mi się podoba, bo my teraz budujemy. Więc... zmienimy się znowu w Cesarstwo Japonii. Japanese Young Officer Cup.
przejmują władzę. Oj, zapomniałem, jaki to jest ból posiadanie 70-dniowych fokusów. Zapomniałem o tym. Oj, w ogóle możemy... Wow, to bardzo szybko. Co to jest w ogóle? Tutaj dostają... trochę dostają rzeczy. Zastanawiam się, czy by ich nie wyzwolić, bo to mi się bardziej podoba, bo tak, tutaj dostaniemy kory na nich, ale nic więcej. 6 milionów, 14 milionów, 20 milionów jako kor. Powiem szczerze, to jest dosyć dużo manpowera. To jest dosyć sporo manpowera, nie powiem. Okej, na razie może pójdźmy w to, co chcę zrobić, więc pójdźmy jak najszybciej zrobić frakcję polsko-japońską. To będzie śmiesznie. Ale co tutaj mam? Tutaj nam znikło, dlatego że wyszliśmy z tego. I co nam się pokazuje? O, chyba, że chyba zmieniliśmy ideologię, dlatego nam się zmieniło. Okej. Concentrate, weźmy sobie. Dobra, to też trzeba będzie pamiętać. Więc nawiązując do nowego DLC, już dosyć dużo tych teaserów wyszło, co będzie. Zostaną dane nowe mechaniki do badań. Powiem szczerze, obecnie mnie wkurzają badania, więc to, że dostaniemy nowe mechaniki badań, nie jestem wielkim fanem. Okej, tutaj tego nie potrzebujemy. Więc oby po prostu nie było to aż tak bardzo inwazyjne. I oby nie było coś takiego jak... może to najpierw zrobić? Tutaj mamy fajne rzeczy. Powiem szczerze, to mi się by przydało, bo... z Niderlandami, jakbyśmy zrobili, to wtedy mamy coś takiego, że... wyłączmy sobie to. Że oni trochę tam... mają zasobów i moglibyśmy sobie wykorzystać to. Okej. Okay. O! Super koloryzacja. Okej. Okay. Kogo byśmy tutaj dali? Consumer Goods. Podoba mi się. A nie ma jakiegoś lepszego? Consumer Goods. Sami dają. Nie, nie widzą. Okej. Okay. Weźmiemy ciebie. O Jezu, ale mamy dużo tego. Civilian Tag Factory by się przydało. I kolejny Civilian Factory. No dwa razy cywilniaczki. I czy coś tutaj... Kurde, czym ty jesteś? Nie możemy ciebie wziąć? A, bo... dużo kosztujesz. Army Offense. Army Drill. Nie sądzę, żeby to było. Wydaje mi się, że to się przyda, dlatego że... w przyszłości będziemy walczyć na Syberii, a tam... nie jest najlepsze, jeżeli chodzi o zapasy. Tym mówiąc samym, logistyka by się przydała nam na pewno. Okej, okay, tutaj się trochę nam porobiło statku, więc póki co wszystko na łodzie podwodne. Nie widzę, że część fabryk nie produkujemy, bo straciliśmy skądś. Okej. Okay. Zróbmy ćwiczenia w Finlandii, póki możemy. Nie jest jeszcze aż tak późno. Dobra, tutaj mamy trochę mało tych punktów politycznych, więc to nie jest jakieś takie mega ważne. Nie jesteśmy jakąś specjalną... nie. Bo wydawało mi się, że mamy jakiś taki bardziej biały kolor. Dlatego to właśnie jest coś takiego, że możemy to porobić. Jeżeli po prostu to no, przyjdzie nam kontrolować, ale raczej w tej ścieżce póki co nie widziałem, żeby było aż tak dużo tego. Co my możemy zrobić? Nie mamy tu tutaj czegoś właśnie. No tak, co to będzie? Powiem szczerze, można byłoby trochę wybustować sobie w to, dlatego że tam będzie w miarę fajne. Okej, okay, czyli oprócz tego, że my dostaniemy o to, co nie powiem, będzie na pewno się nam w wojnie przyda, to
To jeszcze gwarancję na Finlandii robimy, okej. Okay. Dobra, to teraz możemy zrobić pakt Tokio-Warszawa. I co tutaj w ogóle będzie? Tutaj dostaniemy mega dobry bonus. Tutaj możemy zaprosić kolejnych. Tutaj dostaniemy fajny bonus dla nas, tylko że już nie mamy już Intelligence Agency. Więc to nie jest jakieś takie... What? Przecież ja zrobiłem. Nie wiem dlaczego zmieniło się. Okej. Okay. Więc zapraszamy Polskę do frakcji. I zobaczymy, czy przyjmą zaproszenie. Głupie było, gdyby nie przyjęli, ale zawsze jest taka możliwość. Supply Hub. Pytanie jest takie, czy mu się to opłaca teraz to zrobić. Bo Supply Huby na pewno w przyszłości by się przydały. Ale czy teraz? O tak! Polska się zgadza. I się przez chwilę zastanawiałem, dlaczego to... Okej, okay, dostajemy event jeszcze. Hitler nas nie lubi. Kto by się spodziewał. I tak, stworzyliśmy to coś. Wydaje mi się, że kiedyś w swoim modzie, to jak robiłem taki mod dla Polski, taki memowy, to właśnie było coś takiego. Grand Battle Plan? Nie. Wydaje mi się, że aż tak bardzo nie zniżymy się do tego stopnia. Okej. Okay. Możemy sobie radiko zrobić. Się na pewno przyda. I jak tam wygląda? Czyli co, nie możemy zwiększać już? Może zapewne przez... decyzje, jakieś fokusy, które będziemy mieć w drzewku. Okej, okay. Póki co tutaj mamy wszystko najlepsze. Zastanawiam się, bo wiecie, zaatakowanie z Związku Radzieckiego tak na samym początku to jest w miarę dobry pomysł. Tylko najpierw muszą włączyć czystkę. Jak włączą czystkę, to wtedy, no wiadomo, będzie o wiele prościej nam. Okej, okay, dajmy sobie to. I czego nie produkujemy? Ciężarówek. No, się nie dziwię, że ciężarówek nie produkujemy. Bo zbytnio się tym nie przejmowałem. Dobra, czołgów mamy w miarę. Karabinów mamy mało. Ale to też dlatego, że będziemy dosyć dużo modernizować. Te dywizje ja po prostu je wystawiam na... w ramach po prostu tych... obrony wybrzeża, więc... Więc potrzebujemy trochę karabinów. Okej, okay. Ćwiczenia polsko-japońskie, które dają bardzo dużo doświadczenia wojskowego. I wydaje mi się, że to byłoby fajne, gdybym aż tak bardzo się przejmował tym, ale jakoś się nie przejmuję. Więc zaprośmy resztę do naszej frakcji. Tutaj krajów bałtyckich, one będą jako takie, że tak powiem, bejty, jako przynęta na Rosjan. A my... No my, ja bym chciał, żebyśmy sobie trochę mieli jakieś możliwość tego, tylko że... jako, że jesteśmy neutralni, to tak trochę słabo jest z tym. Okej, okay. Tutaj... To mi się podoba, ale to też mi się podoba, więc... Weźmy. Okej, okay, dołączyli wszyscy, bo było głośne. Okej, okay, zgodzili się. Dziękujemy. I w sumie wszystko z tego, co chciałem, zrobiliśmy. Teraz tutaj bym sobie tam powyzwalał. I chcę sobie wreszcie zdobyć te 10 do 30. Bo ten bonusik jest mały, ale nie powiem, bardzo mi się by przydał. Powiem szczerze, ten ostatni nie jest aż taki OP, więc ten pierwszy by się jedyne co by było fajne, żebym zdobył. Okej, okay. Nie wiem czy Mountaineersów bym sobie nie zrobił na wypadek wojny. No i mamy ten Grand Battle Plan zrobiony, ale ja sobie zmieniam ten od ten. I w sumie by się przydało trochę napić na to. Okej, okay, jak to wygląda? Infantry, no infantry to na pewno sobie weźmiemy.
Polska właśnie ma wojnę domową, czyli w skrócie stracili to. O, nie podoba mi się, że tutaj wybrali tą ścieżkę. Prawie psuje mi wtedy rozgrywkę. Dobra, artyleria. Możemy sobie tutaj nabić. Nie mamy jakiegoś chruska? Chciałem jakiegoś chruska znaleźć, ale widzę, że nie mamy. Okej. Okay. Wyzwolmy Koreę, ponieważ to wydaje mi się, że będzie w miarę. Co tutaj mamy? Army Logistic na pewno. Teraz jest pytanie, co my możemy zrobić, żeby wam pomóc? Ta wojna domowa, jakby co w Polsce, to ona jest... ona jest długa. Okej. Okay. Antitanki możemy wziąć. Okej, okay, Chile. Co się dzieje? Okej, okay, wyzwoliliśmy Koreę. Co się dzieje z Koreą? Okej. Okay. Yoon teraz rządzi. I... O, masz, ci rozmają drzewko. Oby nie wybrali nic głupiego. Nie sądziłem, że daj drzewko im. Dobra, więc dajmy im te bonusiki. Bardzo chętnie bym chciał to. I teraz tak naprawdę szykowanie się do wojny z ruskimi, chociaż bardzo chętnie bym pomógł im, tylko że nie można dołączyć do tej wojny. Okej. Okay. No, bardzo chętnie. Koran Shogunet plus jeszcze mają dosyć dużo bonusów. I właśnie o to mi chodziło w głównej mierze, bo oni teraz mają te wszystkie boosty i po prostu chcę, żeby byli w wojnie. Okej, okay. Tutaj możemy sobie to zrobić. Nie jest to jakieś... To by się przydało. Bo tak naprawdę chodzi mi w głównej mierze o to, żebyśmy mieli fabryki na wyprodukowanie supply hubów. Żeby były na wojnę. Ale nie sądzę, żeby nam się udało to zrobić. Ok, zróbmy sobie na razie to w międzyczasie i my już szykujmy się tutaj do wojny. Ok. Idźcie na front. Ok. Fabryczki militarne bardzo chętnie. Okej, okay, na co możemy wydać? W sumie na karabiny najlepiej powydawać. Jak wyglądają nasze dywizje? Oj. Nie dziwię się, że są, nie są już tak dobre. Okej, okay, tutaj możemy. I tak, to. No ta mobilization możemy sobie po prostu teraz dać. Manpowerowo może się nam nie zgrać, ale później. Aha, tutaj coś ciekawego. Okej, okay, ciekawe. Ta końcówka dosyć ciekawa jest, nie powiem. Nie sądzę, żeby budowę fabryk na południowym Sachalinie była aż tak dobrym miejscem. No ale
powiedzmy sobie szczerze, raczej nie jest aż tak mocno przemyślane. Okej. Okay. Tutaj sobie wybudujemy sobie te wszystkie supply huby. O nie, no się nam wyłączyło. Dobra, to może trochę potrwać. Nie chcę, żeby mi dywizje aż tak szybko umierały. O, ma się los. Wszyscy teraz mają wojnę domową u siebie. To nie jest dobra sytuacja. Co my tam możemy zrobić? Możemy o to zrobić. Okej, okay, już. Dobra, wygląda na to, że będziemy musieli poczekać długi czas na tą wojnę, bo nie widzę to w inny sposób niż po prostu przeczekać część rzeczy. Okej. Okay. Tutaj nie ma zbytnio dobrych gości. Ale i to jest chyba ostatnie, co mogliśmy dać. Dobra. Czy coś tutaj w ogóle? Teraz tutaj dostajemy bonusiki. To możemy sobie porobić w miarę. Trochę pomóc naszym sojusznikom. No i pierwsze dywizje się pojawiły. Bardzo chętnie je weźmiemy. Jakbyście mogli też jednak być na tym rozkazie, dlatego że nie jestem wielkim fanem, żebyście jechali do Mandżurii. Okej, okay, niech ćwiczą. W sumie nam tutaj weszło na Mantynirsów, ale nie jestem jakimś wielkim fanem. Okej. Okay. Tutaj mamy do wyboru. Tutaj trochę jest ciekawe. Wydaje mi się, że możemy być takim dobrym cesarzem i tutaj dawać część rzeczy, ale tylko część, nie wszystko, dlatego że wydaje mi się, że w tym modzie jednak promowane są, jeżeli coś oddajemy. A, źle wybrałem. Okej, czołgi i coś z gospodarki. Okej, wyjdźcie tutaj. Waszym zadaniem będzie po prostu bronić portów. Okej. A, wszyscy ćwiczą, więc dostajemy mnóstwo doświadczenia wojskowego. Okej, okay. Wizyta w Mandżurii. Na pewno będą zadowoleni z niej. Okej. Okay. Płyńcie na wyspy. Musimy bronić się za wszelką cenę. Okej. Okay. Wydaje mi się, że będziemy już kończyć. Nie podoba mi się to, że nasi sojusznicy mają wojnę domową. To jest coś takiego, że o, i na przykład Ozania przeszła do Związku Radzieckiego.
No, nasze sojusze w Polsce nie są takie dobre. O, jeszcze zamienili się w komunistów. Okej. Wydaje mi się, że będziemy chyba sami walczyć z Związkiem Radzieckim. No, ale widzimy się w kolejnych odcinkach. Bezwoń Trahol w Hardware 4 na modyfikacji The Land of the Rising Sun. Jak ja panie? No to cześć.